Rok temu popełniłem pewną serię, w której przeniosłem stolicę Rosji do Ameryki. No, troszeczkę ponad rok temu, bo 25 sierpnia 2019 roku. Taktyka ta była niezmiernie ciężka, ponieważ musieliśmy praktycznie doprowadzić do ruiny nasz kraj po wcześniejszych podbojach, zmienić religię w naszej nacji na sunizm, potem z powrotem na prawosławie, jak i główną naszą kulturę na kreliańską, czy jakkolwiek się to wymawia, a następnie skolonizować cały region w Amerykach. Ogólnie ta taktyka była strasznie ciężka i granie tą Moskwą, Rosją późniejszą było totalnie bez sensu. Ale z patchem 1.30 na szczęście stało się to o wiele łatwiejsze, bo Paradox zmienił możliwość przenoszenia stolicy. I teraz chyba sobie walnę Rosję One, tak, ale dajcie mi znać, czy chcecie taką serię na kanale. Jeżeli zostawicie 1500 łapek, zrobimy sobie z tego serię, gdzie spróbuję Moskwą, a później Rosją zrobić One Taga na cały świat. Ale że to będzie naprawdę dość ciężkie, to musicie mnie do tego mocno zachęcić. By the way, ta seria jest na hardzie, nie na very hardzie, bo po 1700 Europa na moim komputerze leci cały czas jedynką. A nie chce mi się tego robić kolejne pół roku. W zasadzie do utworzenia Rosji będziemy grali dość standardowo. Nie musimy się aż tak spieszyć z naszą bytnością w nowym świecie. Rozdajemy następujące przywileje. Oczywiście musimy uważać na to, żeby Rosja nie spadła poniżej 34% Crowlandsów, bo mamy sporo wasali i to mogłoby nas kosztować ich lojalność. A poza tym upewniam się, że wszędzie indziej equilibrium jest na poziomie przynajmniej 50%. Tutaj troszeczkę przedobrzyłem. Wysyłam od razu doradcę do Polski, bo powiem szczerze, że nie chcę mieć z nią wojen na starcie. Danię ustawiamy naszym rywalem i tak samo zróbmy z Nowogrodem. Tutaj raczej żaden sojusz nam nie grozi. Litwy nie ustawiamy, następnie bierzemy Kazań, jak i u naszego rywala. Tutaj nic nie zmieniamy. Na początku będziemy potrzebowali sporo punktów administracyjnych, więc niech też i tak będzie. Tylko pilnować należy, żeby za 11 lat zabić naszego władcę. Po zrekrutowaniu wojska do Kapa wykonujemy misję Invite Nowogród. No i w zasadzie od tego momentu declare war. O, teraz właściwy war goal. I atakujemy tutaj naszych niemilców. W sumie wasalom to biorę, żeby wszystko siege'owali, wszystko zdobywali. Ech, prawie by Stackway był, ale wbiliśmy się za późno. No, ale pierwszy Stackway jest. Kolejny stack wipe Nowogrodu. I bierzemy pierwszego pizdila z Nowogrodem. Te terytoria są najważniejsze dla nas. Nie bawcie się w odcinanie tych terytoriów, one są nic nie warte. Plus troszeczkę pieniędzy. A najlepsze jest to, że Nowogród dał gwarancję na twer i możemy teraz, no, white peace'ować z Nowogrodem i za 5 lat go zjadać ponownie. No i w tym momencie możemy brać znowu pieniądze od Nowogrodu. I tutaj taki mały eksplot. Jeżeli zrobiliście to dokładnie tak samo jak ja, zobaczcie, że maksymalnie od Nowogrodu w teorii możemy brać 200 golda. A tu mam 330, bo nic nie zmieniam w peace dealu. Nie klikamy tego plusa, minusa, nic cokolwiek.
i bierzemy od razu War Reparation. Chociaż kusi Humiliate, żeby zrobić. No i tutaj zakończyliśmy dalsze nasze podboje. Teraz w sumie tak się zastanawiam, czy nie pójść w stronę jednak Bałtyku. Chociaż nie będzie nam to jakoś super potrzebne, to może jednak lepiej to odpuścić. Udało nam się zawiązać sojusz z Polską. Toczymy teraz szybką wojenkę z Livonian Orderem. Co prawda Polska zaatakowała zakon krzyżacki i trochę popsuła mi plany. Jestem ciekaw, jaki generał nam się trafi z tego eventu. Zazwyczaj jest krapowaty. Chyba jednak nie tym razem. No to pięknie, tutaj zdobyliśmy te tereny. Polska niestety ma dostęp do morza oraz Malbork. Terytoria Pskowowi przekazane. A teraz robimy claimy na zakon krzyżacki. Czas na zmianę władcy. O rok za późno. Ten moment, kiedy Moskwa jest jednym z pierwszych krajów, które przyjmują instytucje. Przeważnie tutaj zdewowałem naszą stolicę za parę punktów niestety również administracyjnych. A Polska nas ją kupi. Wiecie co, Polska mi chyba chce bardzo pomagać w tej kampanii, bo obecnie toczy wojnę z Krymem oraz Kazaniem, więc za chwilę zdobędę chyba kazańską kopalnię złota. A zakon krzyżacki sobie tutaj przez Szwecję leci. No i Psków ma 24% udziałów. Lepiej by było, jakbyśmy mieli na Gdańsk dla nas, no ale cóż poradzimy. Trzeba Szwecję podbijać i dalej danie. Atakujemy teraz Kazań. Co prawda ja będę potrzebował głównie tych południowych jego prowincji oraz prowincji ze złotem, no ale... No i Nogaj to super łatwe pieniądze. Nara. A tutaj następujące prowincje w 100% mnie zadowalają. Pierwszym rozwinięciem, które wezmę, to będzie transfer subject, ponieważ nie jestem pewien, czy nie wezmę sobie Norwegii od Danii. Kolejnych dwóch wasali mamy zjedzonych. I w sumie bole zero będę zjadał dopiero jak oddam im terytorie nowogrodzkie. No i muszę się zastanowić. Na pewno jednymi z pierwszych idei, które muszę brać, to są eksploracyjne, ale pewnie wezmę je jako drugie. W drugiej, a tak, to nam zostaje brać albo ilościowe, albo religijne, bo standardowo polecę tutaj builda pod Goods Produce Modifier, co jest po prostu za dobre. Ewentualnie jeszcze tutaj dojdzie nam expansion. Czas na kolejną szybką wojnę z Nowogrodem. W prowincjach, gdzie mamy trade porty, budujemy również tutaj budynki handlowe, żeby zwiększyć naszą siłę handlu. I w zasadzie nigdzie więcej się tego nie stawia, a ostatecznie i tak pewnie je skasuje. Tu nie ulepszyłem. No to ciekawe. Zapomniałem powiedzieć, cały czas siedzę na ikonie, która zmniejsza koszty dewowania i konstruowania. Bardzo fajny air. No dobra, jeszcze tym razem pójdą prowincje do mnie najpierw, a wszystkie te pozostałe lecą do wasala. I klikamy autonomię wszędzie w dół. No jakby to powiedzieć, czas z Polską zaatakować tutaj prowincje. Tylko czemu mogę tylko i wyłącznie Gotlandię atakować? Przecież ja tego nie zdobędę. Nie wiem, czy wspomniałem, ale pierwsze idee wziąłem religijne. No i niestety nadszedł moment na ciężką wojnę z Danią. Nie dlatego, że Dania jest ciężkim przeciwnikiem, ale dlatego, że no, będzie jej gwarantowała tutaj Francja jako obrońca wiary. Naszym urgolem będzie zdobycie Wyborga. A Polska, no wiecie do czego nam posłuży. Jako, że Polska tak jakoś ochoczo wybrała się do Szwecji, żeby dostać w pupę, to ja zdecydowałem się jednak bronić ich granic i wysłałem tam 24 tysiące wojska. No nie ukrywam, złapanie Francji na tym przejściu, gdzie dostali minus 2, to był wyczyn. No ale się udało. A polscy buntownicy, zobaczcie co tu robią. No zobaczcie. Wojska duńskie mówią papa. Jako, że Francja z powrotem jest w Skandynawii, to nasze wojska robią tup tup do Francji. No i Francja, no, spuściła mu od Polsce, ale bierzemy od niej dość sporo pieniędzy. No jakby to powiedzieć, nawet jak Polska wyjdzie z tej wojny, to my i tak już ją dokończymy. No i dobra, kończymy tą wojnę, co prawda zdobywamy tylko i wyłącznie Danię na wasala, znaczy przepraszam, Norwegię, ale to już samo w sobie jest dość sporo. A niestety zbliża się czas buntów, więc trzeba je potłumić. Oczywiście Norwegię zmieniamy na prawosławie, a to za chwilę coś tam zdewujemy. Akurat mamy dość sporo punktów militarnych. A jak widać na obrazku, nawrócenie prowincji norweskich nie będzie problematyczne. I prawie po Nowogrodzie. Jeżeliście się zastanawiali, dlaczego tu mam tyle tych pieniędzy, to dlatego, że czekałem na budynki produkcyjne, żeby móc tutaj totalnie zaspamować to wszystko.
Production 899 1294. Co prawda wiem, że lepiej byłoby zbierać dalej do manufaktur, no ale cóż. Jakby to powiedzieć, trochę mi się zapomniało, że miałem podbić kazań do końca, bo jest mi to niezmiernie potrzebne. Przecież przenoszę stolicę do Ameryki. Co ten Osman robi? Czemu przegrywa tą wojnę? Kolejna idea to niestety eksploracyjna i tego w żaden sposób nie uniknę i muszę tutaj no przynajmniej te trzy rozwinięcia sobie dobrać. Ten Uzbek coś ma taki za duży napis. W sumie budynkiem, który i tak muszę mieć w każdej prowincji, to jest Card House. I zaczynamy jego spamienie. Wszędzie musiałem szybko zaatakować Nogajów, bo mi zaczęła Great Order trochę tutaj psuć plany. Ale chyba wyjdzie na moje. Mamy naszego pierwszego odkrywcę, który wyrusza ku nowemu światu. I szczerze mówiąc, więcej prowincji na ten moment nie potrzebuję. Tu jest jedyna prowincja na kontynencie azjatyckim, którą posiadamy. I to jest w tym najlepsze, że się tak upewniam. Właśnie tutaj będziemy przenosili za chwilę naszą stolicę. Mamy już prowincję na Islandii, dzięki czemu możemy chyba odkryć, tak, północny Atlantyk. W międzyczasie z Polską zaatakujmy tutaj prowincję znowu Danii, gdzie będę chciał jak najwięcej Szwecji dla siebie zdobyć. No i taki peace deal jak najbardziej mi zadowala mnie. I to wszystko zaraz chyba Pskowowi przekażę. Tak się zastanawiam, ewentualnie... Jak widzicie, RKZM-ia północna została już odkryta. Pierwsza nasza kolonia również się tworzy w Kespek. Rok mamy 1512 i powiem szczerze, że całkiem zadowolony jestem z tej Rosji. Zarabiamy dość sporo, dość szybko będziemy za chwilę blobowali, jak tylko utworzymy właśnie Rosję. I nasze podboje niedługo będą też zmierzały mocniej w kierunku Azji i Mingu. Ale to dopiero za chwil parę. Zdziwiło mnie to, jak Anglia tutaj tym razem szybko podbiła te terytoria. Myślałem, że wejdę w sojusz ze Szkocją, żeby ją potem podbić. No ale trudno. Trzeba będzie to jakoś inaczej wykombinować. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że seria i pomysł na nią Wam się spodoba. A tworzenie kolonii zobaczycie w przyszłym odcinku. Jeżeli będziecie chcieli. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie nwa.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universal 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!